Księga Wyjścia, rozdział 15, werset 22. Mojżesz kazał Izraelitom ruszać znad Morza Czerwonego. Wyszli więc na pustynię Szur. Uszli trzy drogi przez pustynię, lecz nie mogli znaleźć wody. Przybyli do Mara, lecz tamtejsza woda nie nadawała się do picia, bo była gorzka. Dlatego nazwano to miejsce Mara. Lud zaczął szemrać przeciwko Mojżeszowi. Co będziemy pili? Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drzewo, które wrzucone do wody uzdatniało ją do picia. Tam Pan ustanowił dla niego przepisy i prawa. Tam też wystawił go na próbę. Pan rzekł: jeśli we wszystkim będziesz posłuszny poleceniom Pana, Twojego Boga, i będziesz robił to, co jest zgodne z Jego wolą, jeśli będziesz posłuszny Jego przykazaniom i będziesz przestrzegał Jego ustaw, wówczas nie ześlę na Ciebie żadnej z chorób, którymi dotknąłem Egipcjan, gdyż ja jestem Panem, który Cię uzdrawia. Następnie przybyli do Elim. Było tam 12 źródeł i 70 palm. Tam, nad wodą, rozbili obóz. 15 dnia drugiego miesiąca od wyjścia z ziemi egipskiej cała społeczność Izraela opuściła Elim i ruszyła przez pustynię Sin, gdzie znajduje się między Elim a Synajem. Cała społeczność Izraela szemrała na pustyni przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. Izraelici narzekali: oby dane nam było umrzeć, zgodnie ze zrządzeniem Pana, w Egipcie, siedząc nad garnkiem mięsa, jedząc chleb do sytości. Wy zaś wywiedliście nas na pustkowie, by całe to zgromadzenie zamorzyć głodem. Wówczas Pan rzekł do Mojżesza: oto ja spuszczę na was chleb z nieba, jak deszcz. Każdego dnia lud wyjdzie, aby zebrać, ile mu potrzeba na dany dzień. Wystawię go na próbę, by przekonać się, czy będzie postępował według mojego prawa, czy też nie. Szóstego dnia bowiem będą musieli zrobić zapasy, zbiorą więc dwa razy tyle, co w pozostałe dni. Mojżesz i Aaron ogłosili wszystkim Izraelitom: wieczorem przekonacie się, że Pan wyprowadził was z ziemi egipskiej, a rano zobaczycie chwałę Pana, gdyż Pan usłyszy, że szemrzecie przeciwko Niemu. A my, kimże jesteśmy, że narzekacie na nas? Mojżesz ciągnął dalej: otóż Pan da wam wieczorem mięso, byście się najedli, a rankiem chleb, byście się nasycili, gdyż słyszy Pan, że uskarżacie się, szemrząc przeciwko Niemu. A my, kimże jesteśmy? Przecież to nie na nas narzekacie, ale na Pana. Do Aarona zaś Mojżesz powiedział: ogłoś całej społeczności Izraela: zbliżcie się do Pana, gdyż usłyszał wasze skargi. Gdy Aaron oznajmił te słowa całej społeczności Izraela, zwrócił się ku pustyni, a ich oczom objawiła się chwała Pana w obłoku. Pan rzekł do Mojżesza: usłyszałem narzekanie Izraelitów. Ogłoś im: o zmierzchu będziecie jeść mięso, a rankiem nasycicie się chlebem. Przekonacie się, że ja jestem Panem. I rzeczywiście, pod wieczór nadleciały stada przepiórek i pokryły obozowisko, a o świcie gęsta mgła osiadającej rosy okryła obóz. Gdy mgły się uniosły, na powierzchni pustyni leżały drobne, okrągłe ziarenka, podobne do szronu. Gdy Izraelici to zobaczyli, mówili jeden do drugiego: manchu, gdyż nie wiedzieli, cóż to takiego. Mojżesz powiedział do nich: to jest właśnie chleb, który Pan daje wam jako pożywienie. A oto, co Pan nakazuje: niech każdy nazbiera tyle, ile potrzeba na posiłek. Zbierzcie również dla tych, którzy pozostali w namiotach, licząc jeden omer na osobę. Tak też postąpili Izraelici. Jedni zebrali więcej, a inni mniej. Gdy odmierzyli po omerze, okazało się, że ci, którzy zebrali więcej, nie mieli za dużo, a tym, którzy zebrali mniej, nie zabrakło. Każdy nazbierał tyle, ile potrzebował na posiłek. Mojżesz rzekł do nich: niech nikt nie odkłada zapasów na następny dzień. A jednak nie posłuchano Mojżesza. Wielu zostawiało części porcji do następnego poranka. Wówczas zaległy się robaki i wszystko się zepsuło. Mojżesz rozgniewał się na nich. Każdego ranka wszyscy zbierali tyle, ile potrzebowali na posiłek. A gdy zaczęło grzać słońce,
reszta się rozpływała. Szóstego dnia zebrali natomiast podwójną porcję pożywienia, po 2 omery na osobę. Naczelnicy społeczności przyszli do Mojżesza i donieśli mu o tym, na co on rzekł: tak właśnie polecił Pan. Jutro będzie czas odpoczynku, święty szabat dla Pana. Upieczcie, co macie upiec, ugotujcie, co macie ugotować, a całą resztę zachowajcie sobie jako zapasy na jutro. Zostawili więc pożywienie do rana, zgodnie z poleceniem Mojżesza, a ono się nie popsuło, ani robactwo się w nim nie zalęgło. Mojżesz zachęcał ich: posilcie się dzisiaj tym, co zebraliście wczoraj, gdyż mamy szabat dla Pana. Dzisiaj nie znajdziecie pożywienia na polach. Przez 6 dni je zbieracie, lecz 7. dnia przypada szabat, nie będzie go więc w tym dniu. Niektórzy jednak spośród ludu wyszli, by zbierać również 7. dnia, ale nic nie znaleźli. Na to rzekł Pan do Mojżesza: jak długo jeszcze będziecie się sprzeciwiać zachowaniu moich przykazań i mojego prawa? Patrzcie, Pan sam obdarzył was szabatem. Dlatego On daje wam w 6. dniu podwójną porcję pożywienia. W 7. dniu niech każdy pozostanie w domu i nie opuszcza swojego miejsca. Odpoczął więc lud 7. dnia. Izraelici nazwali ów pokarm manną. Był on podobny do nasion kolendry, biały, o smaku placka z miodem. Mojżesz powiedział: tak polecił Pan. Odmierz 1 omer manny na pamiątkę dla przyszłych pokoleń, aby mogli oglądać pożywienie, jakim karmiłem ich na pustyni, gdy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej. Następnie Mojżesz rzekł do Aarona: weź dzban, wsyp do niego miarę 1 omera manny i postaw przed Panem jako pamiątkę dla przyszłych pokoleń. Aaron umieścił naczynie na pamiątkę przed świadectwem przymierza, zgodnie z poleceniem, które Pan dał Mojżeszowi. Izraelici żywili się manną przez 40 lat, aż doszli do ziemi, na której mieli się osiedlić. Jedli mannę do czasu, aż dotarli do granic ziemi Kanaan. Omer to 1/10 efy. Cała społeczność Izraela wyruszyła z pustyni Sin, by odbyć kolejne etapy wędrówki, według woli Pana. Rozbili obóz w Refidim, lecz nie było tam wody, aby lud mógł się napić. Wszczęli więc spór z Mojżeszem, mówiąc: dajcie nam wody, chce nam się pić. Mojżesz bronił się: dlaczego kłócicie się ze mną? Czemu wystawiacie Pana na próbę? Lud omdlewał z pragnienia, zaczął więc czynić wyrzuty Mojżeszowi: do czego to podobne? Czy po to wywiodłeś nas z Egiptu, żebyśmy poginęli? Żeby nasze dzieci i nasze trzody poumierały z pragnienia? Mojżesz wołał więc do Pana: co mam uczynić z tym ludem? Jeszcze trochę, a mi ukamienują. Pan rzekł do Mojżesza: wystąp przed lud, przywołaj do siebie starszyznę Izraela, weź do ręki laskę, którą uderzyłeś w wody Nilu, i ruszaj. Oto ja stanę przed tobą tam, na skale, na górze Choreb. Gdy uderzysz w skałę, wypłynie z niej woda i lud zaspokoi pragnienie. Mojżesz zrobił tak na oczach starszyzny Izraela. Miejsce to nazwano Massa i Meriba z powodu kłótni, jaką wszczęli Izraelici, oraz dlatego, że wystawili Pana na próbę, mówiąc: czy aby na pewno Pan jest wśród nas? Tymczasem do Refidim nadciągnęli Amalekici, aby walczyć z Izraelitami. Mojżesz wydał rozkaz Jozuemu: zwerbuj odpowiednich mężczyzn i przygotuj się, aby stawić czoła Amalekitom. Ja natomiast stanę jutro na szczycie wzgórza i w ręce będę trzymać laskę Bożą. Jozue spełnił rozkaz Mojżesza i uderzył na Amalekitów, a Mojżesz razem z Araonem i Hurem wspięli się na szczyt wzgórza. Gdy Mojżesz wzniósł ręce, szala zwycięstwa przechylała się na stronę Izraelitów. Gdy je opuszczał, górą byli Amalekici. Z czasem ramiona Mojżesza zdrętwiały. Podsunięto mu więc kamień, aby mógł usiąść, a Aaron i Hur podtrzymywali jego ręce, jeden z jednej, drugi z drugiej strony. W ten sposób ramiona Mojżesza nie opadły aż do zachodu słońca. Jozue zaś rozgromił doszczętnie wszystkie oddziały Amalekitów. Pan powiedział do Mojżesza: zapisz to w księgach na wieczną pamiątkę i wyryj w pamięci Jozuego. Oto ja wymazuję pod niebem wszelkie wspomnienie po Amalekitach. Mojżesz zbudował ołtarz i nadał mu nazwę Pan moją chorągwią. Następnie powiedział: Pan przysiągł na swój tron.
po wieczne czasy, w imię Pana, wojna Amalechitom. Do teścia Mojżesza, Jetra, kapłana Madianitów, dotarły wieści o wszystkim, czego Bóg dokonał dla Mojżesza i dla swojego ludu Izraela, a zwłaszcza o tym, że Pan wyprowadził Izraelitów z Egiptu. Zabrał więc ze sobą żonę Mojżesza, Seforę, którą ten uprzednio odesłał, oraz obu jej synów. Pierwszy miał na imię Gerszom, gdyż Mojżesz powiedział: byłem przybyszem w obcej krainie. Drugi natomiast nazywał się Eliezer, od słów: Bóg mojego ojca pospieszył mi z pomocą i wybawił mnie od miecza Faraona. Jetro, teść Mojżesza, przybył wraz z jego żoną oraz synami do niego na pustynię, do obozowiska u stóp góry Boga. Kazał on zapowiedzieć Mojżeszowi: przybędę do ciebie razem z twoją żoną i obydwoma synami. Mojżesz wyszedł na spotkanie teścia, oddał mu pokłon i ucałował go, następnie przywitali się i poszli do namiotu. Mojżesz opowiedział teściowi o wszystkim, czego Pan dokonał wobec Faraona i Egiptu ze względu na Izraela oraz o tym, jak Pan wybawił ich w drodze ze wszystkich niebezpieczeństw, które na nich czyhały. Jetro radował się dobrem, jakie Pan wyświadczył Izraelitom, gdy wybawił ich z mocy Egiptu i rzekł: niech będzie błogosławiony Pan, który uwolnił was spośród władzy Egiptu i z mocy Faraona oraz wybawił lud z niewoli egipskiej. Teraz przekonałem się, że Pan jest potężniejszy od wszystkich bogów, gdyż z nawiązką odpłacił Egipcjanom za ich pychę. Jetro, teść Mojżesza, przyprowadził bydło na całopalenie i na ofiary dla Boga, następnie przybył Aaron wraz z całą starszyzną Izraela i biesiadowali z teściem Mojżesza przed Bogiem. Nazajutrz Mojżesz zasiadł, aby rozstrzygać spory swojego ludu, a lud przybywał do niego ze sprawami od rana aż do wieczora. Gdy teść Mojżesza zauważył, jak on się trudzi dla ludu, zapytał: cóż to za sposób sprawowania sądów? Dlaczego ty zasiadasz sam, a cały lud przedkłada ci sprawy od rana do wieczora? Mojżesz odparł swojemu teściowi: lud przychodzi do mnie, by rozeznać wolę Boga. Gdy pojawi się jakaś sporna sprawa, stają przede mną, a ja rozstrzygam między zwaśnionymi stronami, ucząc ich przykazań Boga i jego prawa. Teść Mojżesza odrzekł: nie postępujesz roztropnie. Zamęczycie się na śmierć, zarówno ty, jak i twój lud, gdyż praca, którą wykonujesz, jest zbyt ciężka dla ciebie. Sam jej nie podołasz. Posłuchaj więc, co ci powiem. Chciałbym służyć ci radą, a Bóg niech będzie z tobą. Oczywiście, ty wstawiaj się za ludem przed Bogiem. Ty przedkładaj Bogu ich sprawy. Objaśniaj im przykazania i prawa, wskazuj drogę, którą mają kroczyć oraz uczynki, jakie mają spełniać. Ale upatrz sobie spośród ludu mężczyzn statecznych, bogobojnych, prawdomównych i nieprzekupnych, a następnie ustanów ich tysiącznikami, setnikami, pięćdziesiątnikami i dziesiętnikami. Oni na co dzień będą zajmowali się rozstrzyganiem sporów. Jeśli zaś trafi się coś poważnego, niech odwołają się do ciebie. Sprawy mniejszej wagi niech rozsądzają sami. W ten sposób część obowiązków przerzucisz na nich. Jeśli tak postąpisz, a Bóg nakaże ci podobnie, wówczas i ty podołasz swoim zadaniom i lud powróci do siebie zadowolony. Mojżesz posłuchał swojego teścia i postąpił według jego rady. Wybrał spośród Izraelitów mężczyzn statecznych i ustanowił ich przełożonymi nad ludem. Jako tysiącznicy, setnicy, pięćdziesiątnicy i dziesiętnicy na co dzień zajmowali się oni rozstrzyganiem sporów. W sprawach trudnych odwoływali się do Mojżesza, a sprawy mniejszej wagi rozsądzali sami. Potem Mojżesz rozstał się z teściem, który udał się do swojego kraju. Amen. Do teścia. Bo nie wyłączaj, nie wyłączaj. On wytnie to. Do teścia Mojżesza. Już nie mogę. Dobra, włącz i wyłącz jeszcze raz. Ostatni. No kot, nie wiem czy ostatni. Do teścia Mojżesza, Jetra, kapłana Madianitów, dotarły wieści o wszystkim, czego Bóg dokonał dla Mojżesza i dla swojego ludu.
No o co ci chodzi? Przepraszam, mam pekę. No dobra, jeszcze raz.